Zagospodarowania przestrzennego dla szkoły położonego pomiędzy ulicami Kasztową, Łobzowską, Biskupią i Towodelską, nawiasie teraz ma na samolotach biskupi. Paragraf pierwszy wnosi się do Rady Miasta Krakowa, wejdziecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kasztową, Łobzowską, Biskupią i Towodelską, teren pod nazwą prac biskupi. Paragraf drugi. Zasady nie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w treść rozstrzygnięcia. Uzasadnienie. Obszar pomiędzy ulicami Kasztową, Łobzowską, Biskupią i Towodelską położony jest na terenie pomnika historii pod nazwą Kraków Historyczny Zespół Miasta, który został ustanowiony zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1994 roku. Zgodnie z paragrafem zarządzenia, celem ochrony pomnika historii jest zachowanie ze względu na wyjątkowe uniwersalne wartości historyczne, artystyczne oraz wartości niematerialne, artystyczne historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego Krakowa. Kształtowanie było ukształtowanego w ciągu tysiącletniej historii stanowiącego jeden z czołowych kompleksów artystyczno-kulturalnych Europy. Ponadto dodać należy, że teren pracy biskupiego otaczają w większości kamienicy głównie z pierwszej koło XX wieku. Północno-wschodni narożnik zajmuje zgromadzenie sióstr wizytek z barokowym kościołem świętego Szalecego. Plac biskupie położony jest w bardzo niewielkiej odległości od pierwszej obecnie zataczającej klamki na terenie eucharystycznego pekarza, wpisanego do rejestru zabytków 25 stycznia 1984 roku pod numerem A648. W zasadzie chyba wszystko jest zawarte w uzasadnieniu i no nie wiem, czy Państwo macie jakieś pytania, czy... Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan Kozłowski, Pani Rzeczniczka, proszę. Ja mam tylko jedną uwagę i prośbę do projektodawcy o zmianę kompetencją wyłączną do przystąpienia do planu miejscowego jest kompetencją prezydenta, nie Rady Miasta. Nie Rady Miasta. Rada Miasta przyjmuje projekt uchwały jako uchwałę, ale prezydent jest wnioskodawcą o przystąpienie. To jest podjęcie uchwały, a żeby uchwałę przygotować, ma tę kompetencją jest prezydenta, więc prezydent musi, a uchwałę, chyba że jest już projekt uchwały. Nie ma, ale do prezydenta o przygotowanie uchwały. Bo to jest wyłączna kompetencja stosownych uchwał, tak dokładnie, to tak powinno być. 4 lata były w komisji planowania przestrzennego. Rada uchwala plan, ale projekt uchwały przedkłada bezpieczeństwo. Dobrze, mogę prosić o to poprawkę. Proszę Pani Rzeczniczka, Pani Dybek. Ja rozumiem, że ta propozycja sporządzenia miejscowego planu objęła się ochroną samego placu. Oczywiście. Czyli sprawiedliwej budowy parkingu podziemnego. Oczywiście. Nie wiem, czy to ochroni, bo prawdopodobnie należy się spodziewać, że w miejscowym planie się pojawia ta propozycja budowy parkingu podziemnego. Muszę przyglądać się w projektodawcom. Zależy. Powinniśmy od razu sformułować wnioski do tego planu. Jeśli mogę. Bo tak, no to właściwie walczymy o to, żeby tam nie było parkingu, a tutaj jakby sami wnioskujemy o to, żeby sporządzić plan, żeby parking był. No wiadomo, że miasto to zapomoguje. Właśnie dokładnie nie, ponieważ sprawa parkingu jest cały czas przerabiana, cały czas. Mieszkańcy, właściciele, współwłaściciele są molestowani pismami i to ciągle trwa. Dlatego na prośbę mieszkańców płynęło pismo z prośbą właśnie o przyjęcie takiej uchwały, ponieważ według mieszkańców, adwokatów, architektów i ludzi, którzy się, że tak powiem, ogólnie mówiąc, znają na tym, właśnie zarządzenie prezydenta, które dotyczy tego, jeśli Państwo chcecie, to służę tym zarządzeniem, powstanie parkingu w tym miejscu pozostaje sprzeczne z zarządzeniem prezydenta. Nie można zachować autentyczności, tak jak tutaj Państwu cytowałam. Zachowanie ze względu na wyjątkowe, uniwersalne wartości historyczne, artystyczne, niematerialne, autentyczność historycznego układu urbanistycznego itd. To, co Państwo macie w uzasadnieniu.
stąd wynika, że nie może w tym miejscu powstać park. Dziwi nas, również jestem mieszkańcem, jestem też stroną w tej sprawie, i dziwi nas bardzo, że do tej pory nikt o tym zarządzeniu z urzędników, którzy mają straszne parcie na powstanie parkingu, nikt tego nie ujawnił. To wypłynęło od mieszkańców. To się pomija. Nie wierzę, że ani prezydent miasta, ani konserwator nie znają tego zarządzenia. Oni na pewno znają. No właśnie. No tylko jak się ma jedno do drugiego? W związku z tym mieszkańcy mają świadomość, że miasto, mówię w cudzysłowie, w ramach właśnie tego miejscowego planu zagospodarowania może nam zafundować parking, ale wtedy będą się w dalszym ciągu odwoływać, oprotestowywać, bo to po prostu, no, zakłada nadwiny po prostu. No, traktuje się ludzi jak idiotów, którzy nie mają pojęcia, i to dokładnie to, co pan powiedział. To pozostaje w takim konflikcie, w takiej sprzeczności zarządzenie prezydenta do parkingu, że no, ręce opadają. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Mamy pełną świadomość, że tak się może stać. Chcecie iść naprzód po prostu. Proszę? Chcecie iść naprzód. No. Dokładnie. Proszę. Dziękuję pani, tyle proszę. A pan grają. Gdy jeszcze mam taką uwagę do wypowiedzi przewodniczącego, czyli pana radnego Kozłowicza. Mianowicie Rada Miasta ma też swoją komisję, która równie dobrze może przygotować projekt uchwały. Nie tylko pan prezydent przygotowuje komisję, również i one są poddawane pod głosowanie. Natomiast jeśli chodzi o uzasadnienie, może mogło się znaleźć uzasadnienie, zastrzeżenie odnośnie tego protestu, takiego podziemnego w kontekście aktualnej akcji. Znaczy my specjalnie nie chcieliśmy. Aktualnej akcji przeciwsmogowej, ponieważ samochody również szkodzą zabytkom, nie tylko ludziom, ale zabytkom również. Ponieważ sądzę, to może być przedmiotem kolejnej naszej uchwały, żeby ograniczyć wjazd samochodów do ścisłego celu. Komisja zgadza się do prezydenta uchwały. Jeżeli nikt tego nie zgłosi, ja też uważam, że to nie jest miejsce dobre na parking, bo po pierwsze jest na mocy, więc to jest jakby klucza. Natomiast jednak w bezpieczny sposób, przynajmniej w mojej opinii, przyjąć wjazdu na ten parking i wyjazdu z tego parkingu, bo po prostu jest za ciasno w tym miejscu. Natomiast no, wiem, że miasto się na pewno będzie bronić, bo taką ma koncepcję ideę i będzie się bronić tego, że w innych miastach europejskich, nawet przed katedrą świętego Stefana w Budapeszcie, czy w Kolonii przed katedrą, właśnie pod katedrą, są parkingi. No przecież we wszystkich miastach są ścisły tak parkingi. Także nawet wydaje mi się, że to niewiele da, bo konserwator, jeżeli narzuci, powiedzmy, nadzór archeologiczny, jeżeli tam się nic nie będzie archeologicznego, teren będzie czysty, no to wtedy właściwie nie ma podstaw, żeby blokować budowę parkingu. Nie wiem, czy to jest dobra droga, ale to jeśli mogę jeszcze powiedzieć, jeżeli chcą. Więc chciałam jeszcze właśnie jako uzupełnienie, ponieważ zgadza się, nawet pod katedrą jest parking, tylko jest wykopywany zupełnie inną metodą. Natomiast tutaj, ze względów oczywiście finansowo-oszczędnościowych, ma być po prostu regularnie wykopany w dół. Problem polega jeszcze na tym, że według ostatnich projektów z rozmów z inwestorem wynikało, że ten, tak powiem ogólnie mówiąc, dół ma być wykopany na głębokość 16 metrów, co jest nieprawdą. Ponieważ no, tak się pechowo składa dla inwestora i dla urzędników, będę tak ogólnie używać tej nazwy, wśród mieszkańców mamy pana profesora geologii, który dość mocno siedzi w temacie, dotarł do informacji, do badań, z których jasno wynika, że na głębokości 22 metrów zalega piasek z wodą. Więc jest fizyczną niemożliwością kopać na głębokość 16, tylko trzeba wykopać na głębokość 22 metry. To teraz pomalcie państwo wyobraźnię, wyobraźcie sobie wykopany dół na głębokość 22 metry w odległości około 1,5 metra od ponad 100-letnich kamienic. Tyle. Płyną w kierunku piasku. Tyle mam do powiedzenia. Sami geolodzy twierdzą, że to nie ma szans. Tak, tylko nas nie stać na to. No więc o to właśnie chodzi. Stąd te desperackie, to znaczy
jeszcze raz powtarzam, nie wiem co z tego wyniknie mieszkańcom. Bardzo zależy, prosili, w związku z tym uważam, że trzeba próbować. Jaki będzie efekt? Nie wiem. Tyle. Dziękuję. Chciałem jedną uwagę powiedzieć. No, w pewnym sensie popierając zdanie pani Wyszyńskiej. To znaczy, no, proszę sobie zdawać sprawę, że to jest jeszcze czas, bo jeśli podejmiemy taką uchwałę, to znaczy nie, ja mówię w tym sensie, że jak podejmiemy taką uchwałę, to pewne tryby maszyny zostaną uruchomione. Natomiast jeżeli pani by się jeszcze zastanowiła, żeby tego nie podejmować, ponieważ to w planie zagospodarowania przestrzennego może być zapis, że to będzie taką albo inną techniką, ma być wybudowany park podziemny. Proszę sobie zdawać sprawę, że miasto może przegłosować w tym miejscu parking wybudowany. Ale to właśnie przed chwilą mówiłam panie Krzysztofie, że będziemy protestować. No dobrze, ale protestować mogą mimo wszystko nie wyłącznie mieszkańcy, tylko protestować mogą ludzie, którzy tam mają nieruchomości. Czyli wykupili mieszkanie w pobliżu placu, albo są właścicielem kamienicy. Więc proszę sobie zdawać tego sprawę, że część z tych ludzi nie będzie miała żadnej możliwości do tego, żeby w planie zagospodarowania przestrzennego wziąć udział. Będzie miała. Plan taki jest wystawiany do wglądu dla wszystkich, każdy ma prawo się wypowiedzieć. Poza tym powtarzam jeszcze raz. Ja tą sprawę przedyskutowałam z mieszkańcami, Michał wie, bo też konsultowaliśmy. Mieszkańcy bardzo prosili, żeby to rozmawiali z architektami, z adwokatami. Bardzo mieszkańcom zależy, żeby tą uchwałę przegłosować. A jaki będzie skutek? Dziękuję bardzo. Proszę do komisji. Ja mam jeszcze pytanie natury technicznej dotyczące nazewnictwa. Tutaj w projekcie tej uchwały pada nazwa wielokrotnie Plac Biskupi. Czy w sensie potocznym, nazwa podobno potoczna, czy w sensie geodezyjnym jest to, można posługiwać się taką nazwą, bo w zasadzie on funkcjonuje jako ulica Biskupia. Czy to nie zostanie przez właśnie ułomność w nazewnictwie odrzucone? Parking ma być pod Placem Biskupim, a nie na ulicy Biskupiej, a poza tym wydaje mi się, że od tego są specjaliści. No jest w cudzysłowie oczywiście i tak jak mówię, ponieważ ja też na pewnych sprawach się nie znam, tego projektu nie opracowywałam, ja sama opracowywałam go w porozumieniu z architektem, z panem geologiem, o którym wspominałam i z adwokatem. Także tego się trzymajmy i proponuję, żeby tak... Nie wszędzie jest w cudzysłowie, no ale to jest właśnie. Proszę pan sędziek. Sobie pozwolę jeszcze państwu powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie niedawno była konferencja w Urzędzie Miasta dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego i zamierzeń w tym zakresie. Więc bardzo różne projekty były przedkładane, omawiane i między innymi właśnie parking pod Placem Biskupim był reprezentowany. I był bardzo ciekawy materiał do tego dołączony w postaci takiego oprasowania kolorowego. Mamy go w posiadaniu, pani radna ma ten materiał, więc to jest stale rozpracowanie, jest pokazane w takim szkicu kolorowym, jak ten parking ma wyglądać, te wykopy, to wszystko, całe to miejsce, całe to założenie Placu Biskupiego po wybudowaniu parkingu, jak i również wszystkie dane, tam takie dane taktyczno-techniczne, że tak powiem, dotyczące tego placu po wybudowaniu. Ja mówię tylko do tego, jakie są różnego rodzaju osiągnięcia i jakie kroki ciągle kontynuowane w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Znakiewicz, pani Tylek. Bardzo krótko panu Marcinowi odpowiem. To znaczy Rada wielokrotnie przyjmowała uchwałę planów miejscowych i do tego się dopisywało Tyniec 1, Tyniec 2, Tyniec Wschód, Zachód, Północ. Plan musi tylko musi być zamknięty obszarowo, czyli wskazać granice objętości planu miejscowego. I to jest jakby ważne, a nazwa jest tylko drugorzędna. No bo ja 4 lata byłem członkiem komisji, więc mówię to z doświadczenia, że wielokrotnieśmy tak przegłosowywali i też opiniowaliśmy jako komisję.
będzie potem dla Rady przedstawiony. Ja złożyłem poprawkę do tego projektu. Pan Przewodniczący odczyta, czy ja mam? Jeszcze przyszłam przez słowa Rady Leśniczki wpisać do prezydenta na przygotowanie projektu. To przerwa, to nie szczytuje w takim głosie. Rozumiem, bo czytałem poprawkę. To jest, proszę Państwa, za wprowadzenie znaczy, tej poprawki dla tego projektu. Osiemnaście osób jest za przyjęciem tej poprawki. Proszę Państwa, przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 18 za, przeciw, 0 przyjmujących, 0. Dziękuję, proszę Panie Panie. Ja to przeciw. Tak? Tak. I też Pani Gosiewicz. Proszę, ja to Marysiu, proszę. Jeśli chodzi o paragraf pierwszy tej uchwały i delegacji tutaj i dyskusję. Mianowicie w projekcie jest napisane o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu. A nie do uchwalenia planu. Przystąpienie do sporządzenia planu różni się tym od uchwalenia, że tenże plan będzie konsultowany, będzie można zgłaszać pewne uwagi, które będą ujęte, ale też nie będą ujęte i dopiero po konsultacjach będzie podejmowana uchwała w sprawie uchwalenia planu. Tu mówimy o przystąpieniu do sporządzenia. Dziękuję Pani Gosiewicz. Nie, jeszcze raz. Tak, bo muszę odpowiedzieć Pani Radnej. Zmieniłem dlatego, że do przystąpienia do planu nie występuje Rada Miasta, tylko Prezydent. I dlatego to reszta została tego, czyli jest tylko było zmienione zamiast Rady Miasta, to jest do Prezydenta Miasta Krakowa przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu. Ja się nie odnosiłam do poprawki, ja się odnosiłam do dyskusji. Ale również odnosiła się swoich wcześniejszych wypowiedzi, że komisja, że Rada może przygotować projekt. Nie. Rada czy Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, bo tak brzmi pełna nazwa tej komisji, Rady Miasta Krakowa, może złożyć wniosek do Prezydenta o przygotowanie projektu uchwały o rozporządzenie planu miejscowego. Czyli nie może przygotować projektu uchwały. Jest to kompetencja wyłączna Prezydenta. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzę głosy. Przystępujemy do głosowania nad projektem. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Okay. 19 osób jest za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 11 osób. 19 za, przeciw, 0 wstrzymujących.